Ten model został wydany w roku 1991 albo 92. Znalazłem dwie daty i jest to, jak sama nazwa wskazuje, trzecia jego wersja. Występuje w dwóch edycjach jako karta dla Amigi 2000 oraz zewnętrzna karta do Amigi 500, którą wystarczy włożyć do portu rozszerzeń komputera z lewej strony. Na kartridżu znajdziemy przycisk Freeze, bardzo ważny, przełącznik do włączania i wyłączania spowolniania pracy komputera oraz pokrętło pozwalające na płynną zmianę poziomu spowolnienia.